No cześć, witam Was ponownie na drugi dzień po świetnych wynikach, jakie zaliczyłem w wyzwaniach tygodniowym i dziennych. I czemu by nie spróbować drugi dzień z rzędu znowu wyzwań. I mamy tutaj trzy w tej chwili na tapecie. Mamy wojnę nerwów w Moskwie. W trakcie misji znajdziesz o wiele mniej zdobyczy, to tylko zombie nie odnoszą obrażeń o trafień w głowę i dziki zachód. Każdy dostaje karabin samopowtarzalny i rewolwer, ale nie może mieć innych broni. Dziki zachód, no nieźle, tego jeszcze nie widziałem. Ponosi fantazja twórców. Coraz ciekawsze te modyfikatory, jak to się nazywa, uskuteczniają. Ale dobrze, dobrze, że coś myślą i wprowadzają zmiany. Co tutaj mamy? Mamy w głąb w Nowym Jorku i tutaj nie umarli. Specjalne zombie będą miały dwa razy więcej zdrowia niż zwykle, czyli to oznacza, że będą miały 100 razy więcej zdrowia i niedobór leków, nie będzie przedmiotów medycznych, no bo to jest łatwy etap. To tutaj się nie dziwię, że jest takie utrudnienie. Atomowy sojusz, tu jest żółtodziób. Można korzystać tylko z pierwszego profitu swojej klasy i pewna śmierć, gdy poziom zdrowia spadnie do zera, zamiast powalenia czeka cię natychmiastowa śmierć. No dobra, no to chyba ten atomowy sojusz spróbuję na Kamczatce. Chociaż nie lubię tej Kamczatki, jakoś tak nie za bardzo mi podchodzi. Może tą wojnę nerwów z dzikim zachodem? Tego dzikiego zachodu nie było wcześniej. Dobra, spróbuję to. Klasę, no właśnie. Nie mam kasiory, żeby podnieść, żeby zrobić prestiż, więc no gram kombinatorem w takim razie. Możemy sobie kogo? Sergeja, a może nie. Weźmiemy Iwana. Careful, Dr. Petrova. Stay behind us. The bunker door should be just inside this tunnel. Na początku mamy to. The door should be on the left. We don't know what we're up against here. Czyli potrzebujemy I hope you have a cold dog. Gdzie ten pyk się tam kryje? O, ładunek wyważający. Ale szkoda, że nie ma nikogo ze mną. Ale co to miał być? Dziki zachód? Każdy staje karabin samopowtarzalny i rewolwer. Aha, czyli i nie będę miał innej broni. Niedobrze. Teraz zobaczymy, bo to byk jest. Doc, how many people were working down here? I don't know. I was showed only blueprints for the mission. Aha, okej. Okay. Ta broń jest super. To myślałem, że to jest karabin zwiadowczy. A to jest samopowtarzalny. On jest strasznie mocny. Jest mocarny ten. Wezmę sobie z powrotem amunicję. Follow the tracks. There is a parallel tunnel. How deep does this place go? We are not even close. I don't think we're alone. A, oni nie odnoszą od... Dobra. Ja celuję w głowę. Jak ostatnia sierota. Przecież ewidentnie jest
powiedziane, że nie odnoszą obrażeń. A to będzie ciekawe z tym, z tą bronią. Szczególnie w tym ostatnim momencie, tam się przydaje jakaś automatyczna broń. Może ktoś dołączy, będzie czterech rewolwerowców na Dzikim Zachodzie. Dobra, tutaj otwieram, bo nie ma co czekać. Gdzie on jest? Gdzieś tam był. Tu się za bardzo zapętliłem już tutaj. Gdzie on jest? Okej. Dobrze, że przynajmniej szybko przeładowuje. Dobra, co tu mamy? Siatkę elektryczną. Damy tutaj, żeby stąd chociaż ich powstrzymać. Zobaczymy, co tam mi się otworzyło. O, niewiele. No to wezmę. Dobra, i mam to. Okej. O, jest coś jeszcze. Ale tutaj się... Pięknie. Jest moc w tej broni. Jeszcze jak mam wybuchową amunicję. Kurczę, potrzebuję tutaj pomocy. Dobra, stawię KM w razie gdyby był jakiś problem. Gdzie jeszcze idą? Nawet Moloch nie ma szans. Co ty chciałeś, Molochu? Co ty chciałeś? Z Krakusem? To takie numery. Wiem, że tego nie powinienem robić, ale zostawiłem tam coś. O! No nie! Ale że tutaj był! No bez przesady, kurczę. Naprawdę. No, powinny być jakieś granice tego, no litość boską. Dobra, aha, ktoś dołączył do nas. Nasz do mnie i...
W życiu bym się tam... Dzięki, ej, super! No, to jest to, co... Pomylił mnie... Co on? Pomylił mnie z... Nie no, miał prawo mnie pomylić z zombie, bo jestem taki zombiowaty. Dobra, chodź. Jest nas czterech rewolwerowców, tak jak chcieliśmy. Ej, aha, nie wziąłem tego, dobra. Bo mi ktoś zabrał tą skrzynkę. Kojarzę tego gościa, tego Grizzly. Już go gdzieś, już z nim grałem wcześniej. Oczywiście. No i super. Tam będzie dybacz. Tak myślałem. O, tam są. Tu jest... Okej. Nie mam naboi, już prawie. Dobrze, że... Dobrze, że tam był... Tu jest wieżyczka. O. Pomyliło mi się. Nagle mi coś zablokowało i myślę sobie, co tam jest, a to był... Dobra, biorę to. Ej! Okej, mam amunicję. O-o! Dobra.
Dobra, lecimy. To też będzie dybacz. Nie? Okej. Czyli już jesteśmy praktycznie na samym końcu. No i tutaj będzie ciekawie, bo z tą bronią. Ale widać, że goście są nakręceni pozytywnie. Gdzie jest ten Grizzly? Tak jakbyśmy nie mieli lekarza. No nie mamy lekarza. Okej. To może być problem. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co strzelać tutaj. Mamy kosiarza umysłów. Dobra, ja lecę tutaj. Mam nadzieję, że mamy chociaż jedną wieżyczkę. Cokolwiek. O jest, super. Dobra. Okej. Dobra, ktoś mi ubiegł? Nie ma problemu. To jest... Dobra, lecę do A. Wow, nieźle poszedł. To jest straż przednia. Jakby ktoś nie wiedział. Ma taką szarżę. Nigdy tą klasą nie grałem. Ha, jest po drugiej stronie. Nie wiem, czy tam ktoś... Tam, Grizzly już szaleje. Sorry. H2. Dobra, jest K2. H1. Dobra. Ja osłaniam tyły.
No nie miałem szans tutaj, kurczę, ale wiem, że mnie nie zostawią samego. No dokładnie, bo to już jest zrobione wszystko. Pięknie. Szybko to poszło, ale tak jak widać, z dobrą ekipą idzie, idzie jak po maśle. I to jest fajne. Aż przyjemnie się gra. Jak jest z kim. Każdy robi swoją robotę i nawet bez lekarza się obyło. I to takie utrudnienie, można powiedzieć, utrudnieniem. Ten modyfikator taki Dziki Zachód, całkiem interesujący. Nie przeszkadzała ta broń, bo ona jest dosyć mocna. I w przypadku, gdy mamy jeszcze dodatkowo wybuchową amunicję, no to już jest wtedy rewelacja. Dobra, zmieniam na lekarza, bo to jest niedobór leków. Nie znajdziemy przedmiotów medycznych. Dobra, no to ciekawe, czy ktoś zostanie. To są wszystko pecetowcy. O, nie, tylko Grizzly został. No dobra, zobaczymy. Ale Grizzly jest mocarzem. To jest tysięczny poziom. Ja go będę leczył, a on będzie strzelał. Możemy się tak umówić. Teraz tak, no w głąb to jeden z łatwiejszych etapów, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no te modyfikatory powodują, że tutaj może bardzo dużo rzeczy później tak. Szczególnie... Szczególnie, że... to specjalne zombie. O, nawet nie. To już widać po tym creeperze, że nawet że nie przesadzili. Bo lubią przesadzać. Uważać. To jest. Ej! Spadaj! Skoczył mi na plecy. Co ty jesteś? On coś tam znalazł? Co tam było? Co tam było? Nie wiem, co znalazł. Dobra. Okej. Dobra, pierwszy byk zrobiony. Ciekawy! To ciekawe, ile Moloch będzie miał tutaj zdrowia. Jak Moloch nas zaatakuje, to będzie fajna zabawa.
co jest? Ktoś to wziął? No widocznie. No widzę szczury, widzę. Dobry jest gość. To. Dzięki, ale... I gdzie ty będziesz się bronił? Ciekawe. Co tam jest? O, sorry. Wow. Gdzie ten jest skrzykacz? A, lepszy kąt potrzebuję. A, kurczę, znowu Jerzy będzie miał pretensje. Mogłem go... Strzelałem mu w nogi specjalnie, ale... Dobra. Nie wiem, czy ktoś zabrał tamtą paczkę. Zabrana jest, dobra. Idziemy dalej. No nie będzie lekko, ale spoko, damy radę. Tu mam wszystko, biorę to. To biorę. Ciekawe, ile będziemy mieć struktur obronnych tutaj. Okej, siatka elektryczna. Co my tutaj mamy? Strzelba szturmowa. O, to. Okej, pojawił się jakiś Mateusz. Dobra, jedziemy.
To tylko niedobytki. Aj. Dobra, wracamy, wracamy. Okej. To chyba ja naraziłem Arnetę na takie. Okej. Dobra. Na pewno znajdę jeszcze jakieś paczki po drodze. Dzięki. O to chodziło. Mam jeszcze jedną apteczkę, także jeszcze... O, idzie ten. Reaper, gdzie on poszedł? Gdzie on pobiegł? Wracaj tutaj. Okej. Czyli jesteśmy tutaj. Dobra, mam. Trzeba uważać na dybacza. Ci zainfekowani, oni dużo łatwiej mogą... Gdzie on jest tam? Gdzie on jest? Wow! Uwaga na bombera. Nie, nie chcę. Okej. Idziemy dalej. Dwie torby tutaj.
Mam... Dobra. Gdzie to teraz? Tutaj na dole, okej. Dobra, biorę to. Ile mamy? 6 zebrać. Już powinno być niedługo. On ma piątą. No, chodź. Jest. Czemu nie jedziemy? Ej! Czemu my nie jedziemy? Ale... Ej! Co się stało? Ten gość nie wrócił do nas. No ja pierdzielę, jeśli przez niego nie przegramy. O kurde! Co on robi w ogóle? Gdzie on jest? Po co on... Czemu on nas zostawił? No nie, no przegramy. Gość nas... gość... Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdzie ty... O, co za... Co za... Muszę... A kurczę. Muszę się stąd wydostać. Okej. Ale się zrobił chaos niepotrzebny. No, uciekaj. Dobra. Jeszcze nigdy nie siedziałem po tej stronie pociągu. No nie, co za stres. Musiałem mieć jakiegoś perka, który mnie podnosi, kiedy wszyscy gracze padną. I to nas uratowało. Bo ten gość tutaj trochę zawalił. No ale dobra. Skończyło się szczęśliwie, także kolejny fajny dzień. Dwa wyzwania, dwa zaliczone. I jedziemy do przodu. Jutro kolejna część codziennych wyzwań z Krakusem, na co już teraz zapraszam. I na kolejne spotkania i na inne klipy z gier, takich jak Avatar, a może z innych. Zobaczymy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.